Cześć, tu Ernest. Słuchajcie, jest o czym rozmawiać. I robi się bardzo ciekawie. Fortnite wczoraj zaszalało ze zwiastunami. W ciągu kilku godzin światło dzienne ujrzały 4 nowe zwiastuny oraz kolejne sekretne telefony. Zacznijmy od 4 tajemniczych zdjęć, które Fortnite udostępniło na Twitterze. Na koniec telefony. Aby was lepiej wtajemniczyć w to, co te zwiastuny nam zapowiadają, przekażę wam pewną ciekawostkę. Hypex zauważył, że w Epic Games Launcherze zdjęcia powiązane z tym wydarzeniem mają podtytuł Takeover, czyli przejęcie. Na czele tego przejęcia stoi najprawdopodobniej agencja. A co takiego chcą przejąć? Do tego zaraz przejdziemy. Okej, gotowi? Taka właśnie animacja pojawia się każdemu, kto wejdzie do gry. To jest finalny poniedziałkowy zwiastun, ale zanim się pojawił Fortnite na swoim Twitterze, budowało hype, wstawiając 3 różne zwiastuny po kolei. Do dyspozycji mamy już finalną wersję tego zwiastuna, dlatego skupimy się już na tym zdjęciu. Zacznijmy od tła. Gdy wzmocnimy to zdjęcie, można zobaczyć pewną miejscówkę na mapie w grze. Niestety szum jest tak silny, że trudno jest rozpoznać, do której organizacji ona należy. Przypuszczam, że chodzi o Alter. Zaraz sami zobaczycie dlaczego. O, a tutaj jest miejsce do lądowania dla helikopterów. Nowy pojazd w 2. sezonie? Może, ale to już jest naciąganie. Wiemy, że ta nowa siedziba powstanie na wyspie, na środku mapy. Widzicie te parasole tutaj? Te same parasole są widoczne, jeśli odpowiednio ustawimy kamerę właśnie przy tej wysepce. Do tej bazy jeszcze wrócimy. Następna warstwa tego zdjęcia to napisy o treści ściśle tajne w różnych językach. Ściśle tajna najprawdopodobniej jest tożsamość tej postaci. Na twitterowej wersji tego zwiastuna ten napis to pomagierzy. Tylko o kim to jest? Czy ta postać jest jakimś pomagierem agencji? Lub Alter? Czy tu chodzi o nas, graczy? Co ciekawe, na poprzednich zwiastunach było widać proces odszyfrowywania tej postaci. A to jest prawie finalna forma modelu głowy tej postaci. Niestety, nie jest on bogaty w trójkąty, z których jest złożony. I dlatego wydaje się być w niskiej jakości. Ale to zawsze coś. Przed twarzą tej postaci jest symbol maski. Maski bardzo podobnej do tej, która jest widoczna na logo organizacji Alter. Na początku filmiku wspomniałem wam o motywie przejęcia. Przypuszczam, że agencja za zadanie ma przejąć organizację Alter, ich skarbiec i powstrzymać Oro. A ta postać jest po stronie Alter i dlatego jest celem agencji. Warte uwagi są też te złote fragmenty. Tutaj widać dwóch graczy lądujących w jakimś miejscu i potencjalną zapowiedź różnorodnej pogody w grze. A ta grupka fragmentów przedstawia wnętrze budynku. Przypuszczam, że to jest jakieś pomieszczenie w siedzibie, które jest widoczne w tle tego zwiastuna. To by oznaczało, że należy ono do Alter. Wskazuje na to dobrze widoczne logo tej organizacji na jednej ze ścian. O tutaj. Reszta elementów to jakieś luźne komputery, zbiorniki wodne? To jednak może być wnętrze skarbca, a zdjęcie w tle to inna miejscówka. Co ciekawe, te odbicia tych miejsc są widoczne na fragmentach, które tworzą tą postać. Czy to są jakieś wizje powiązane z tą postacią? Na jednym z tych fragmentów jest logo organizacji Ego. Moim zdaniem to mała podpowiedź i oznacza ona, że ta postać, podobnie jak reszta agentów Ego, ma swoje dwie wersje. Tę dobrą, Ego, oraz tą złą, Alter. Na poprzednich zwiastunach na fragmentach były nieco inne odbicia. Zobaczcie sami. Na trzecim zwiastunie tutaj był statek. Nie sądzę, by to był nowy pojazd. Jak już, to statek może być wykorzystany w zwiastunie nowego sezonu. Agencja może do nas przypłynie. Następnie taki statek mógłby być nową miejscówką gdzieś przy brzegu. A oto tła, które były na poprzednich zwiastunach. Widać na nich prawdopodobnie różne pomieszczenia z budynku, który został ujawniony w 4. zwiastunie. Co ciekawe, na samej górze tutaj zdaje się być wielki otwór, wejście do tego miejsca. Mój pierwszy strzał to był skarbiec w górze, ale ponieważ to ogromne wejście, przynajmniej na tym zdjęciu jest na górze, to może to pomieszczenie znajduje się pod ziemią, na środku wyspy, pod domkiem, w którym pojawiły się złote przedmioty. To mi wygląda na topograficzny zarys góry, w której znajduje się skarbiec. Tu mogą być właśnie te drzwi, a ta maska na 100% należy do nowej postaci, która będzie w karnecie bojowym. Albo za wezwania? Ten rysunek może oznaczać, że albo ta postać się wydostała ze skarbca, albo tam trzeba będzie ją znaleźć. Nie wiem, o co chodzi z tymi paskami po bokach. Te trójkąty za to mogą oznaczać ilość pozostałych zwiastunów w tej formie. Mam na myśli to, że te zdjęcia zostały wstawione w poniedziałek. Jeśli dzisiejsze wtorkowe zwiastuny będą miały te dwa trójkąty wypełnione białym kolorkiem, to prawdopodobnie oznaczają one po prostu ilość pozostałych dni zwiastunów. Ten skan modelu głowy to pierwszy trójkącik. Jutro może być następny skan jakiejś może nowej broni albo innej postaci. W środę wyjdą ostatnie zwiastuny.
a w czwartek będzie start sezonu. A to też nie wiem, o co tutaj chodzi? Do tego zwiastuna dołączono jeszcze wiadomość. Transmisja przejęta. Fortnite, rozdział drugi, sezon drugi. Pochodzenie AU. 022020. AU to symbol chemiczny złota. Cyfry na samym końcu to najzwyczajniej data. 02.20.2020, czyli 2 lutego 2020 roku. To data startu drugiego sezonu. Podsumowując, w drugim sezonie będzie dużo złota oraz kontynuacja wątku o Ego i Alter. Do tego na polu bitwy ujrzymy nową organizację o nazwie Agencja. To chyba wszystko na temat tego jednego zdjęcia. Następna sesja takich zwiastunów powinna rozpocząć się dzisiaj o 16, a zakończyć o podobnej porze, czyli około 1 w nocy. Co do numerów telefonów, to pojawiło się ich wiele, ale dwa szczególnie przykuły moją uwagę. Jeden z tych telefonów odnaleziono w Krakowie. Po zadzwonieniu tam można usłyszeć takie oto nagranie. Wykryto kryjówki. Wykryto ślady w regionie F. Agencie, czas uśpienia dobiegł końca. Kryjówki i ślady w regionie E. Przypuszczam, że region E zostanie dopiero wprowadzony w drugim sezonie. Trudno byłoby określić, gdzie region E znajduje się na obecnej mapie, mając do dyspozycji tylko i wyłącznie literkę E. Wyspa na środku mapy, gdzie pojawi się nowa siedziba, jest w rzędzie E, więc może chodzi o nową kryjówkę Alter na tej wyspie. Warte uwagi jest też na pewno numer telefonu, który odnaleziono w Niemczech. Posłuchajcie sami. Folge agent Ghost. D3. Te trzy lokacje nie są zbyt interesujące, ale jeśli metodą triangulacji udamy się na środek, który wyznaczają te trzy lokacje, to możemy napotkać teleskop. Nie wiemy jednak, na co on jest dokładnie skierowany. Na końcu każdego telefonu klasycznie są dźwięki agenta Meowsils. Ja dalej uważam, że agent Meowsils to ten oto mięśniak z siódmego sezonu. Możliwe, że już mamy potwierdzenie tego, że ten kot rzeczywiście jest agentem Meowsils. W kodzie strony Fortnite, TSG i Lucas7Yoshi doszukali się grafiki kotka, stworzonej ze znaków. Ten kotek jest bardzo podobny do tego ze siódmego sezonu. Warty uwagi na pewno jest też ten oto koncept skina. Powstał on aż 8 miesięcy temu. Co ciekawe, w Fortnite już się kiedyś pojawiły skiny tego ilustratora, więc niewykluczone, że agent Meowsils tak właśnie będzie wyglądał w grze. Wracając do telefonów, to niektóre nagrania dają nam znać o pewnym wątku, który opowiada o tym, jak agenci próbują uzyskać dostęp do skarbca, ale z jakiegoś powodu identyfikatory już nie działają. O i tak, operacja Oil Rig to po prostu operacja oro, czyli złoto. Inna ciekawostka to to, że logo Alter może być jednak maską toksyny, a nie agenta chaosu. Rzeczywiście są bardziej do siebie podobne, ale ja jestem za agentem chaosu. I to w sumie tyle. W następnym filmiku zajmiemy się kolejnymi zwiastunami i sekretnymi telefonami od Epic Games. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.